Dawno, dawno temu, wczoraj, pięcioletnia staruszka, co miała wysokiego syna o niskim wzroście, siedząc na drewnianym kamieniu, w słonecznym cieniu, nic nie mówiąc rzekła, ale dziś upalny mróz. Tymczasem 2 godziny później przechodziło 2 policjantów prowadzących pijanego nieboszczyka. Zaprowadzili go do obory, napili sianem, nakarmili wodą i położyli go spać. Gdy nieboszczyk się ocknął, pobiegł na brzydkie jeziora, gdzie stały 3 łódki. Jedna cała, drugiej pół, trzeciej wcale nie było. Nieboszczyk wsiadł do 3. łódki i popłynął na bezludną wyspę, gdzie mieszkali biali murzyni. Nieboszczyk wlazł na gruszkę, strząsnął pietruszkę, ale spadła cebula. Przychodzi właściciel tego banana i krzyczy: panie, zwłaś tego kasztana, bo to moja wierzba. Nieboszczyk pozbierał pomidory i poszedł na rynek sprzedawać ogórki. Historia ta została napisana przez niewidomego jasnowidza na 134. fałdzie spódniczki dziewczynki, która przed swoimi urodzinami zmarła na katar, trzymając w ręku kwadratowe kółko i bezbarwne pisaki.